Doskonale, drogi Michale. Nie może być inaczej, bo jestem w towarzystwie Aneczki, która pomaga mi tu. Proszę Państwa, to zaczyn sosu śliwkowego. Fenomenalny przepis, ale o nim opowiesz Państwu później, w następnym spotkaniu, bo teraz chcemy powiedzieć, że korzystając z tego bogactwa śliwek na bazarkach, straganach i targowiskach, musicie je kupować, bo są bardzo zdrowe. Co mają Szczyt sezonu śliwkowego, proszę Państwa, po pierwsze są stosunkowo niskokaloryczne, są bardzo zdrowe. Lekarze przypisują im mnóstwo właściwości, że są antynowotworowe, antymiażdżycowe, mili Państwo, fantastycznie wpływają na skórę, jak też twierdzą eksperci. Oprócz tego magnez, wapń, potas, fosfor, to wszystko w śliweczce na Was czeka i wybór ogromny. No i smak fenomenalny. Smak, owszem, który możemy ładnie podkręcać, bo do śliwek mnóstwo rzeczy pasuje. Oczywiście imbir, proszę Państwa, cynamon pokazuje. Cynamon. To jest imbir korzeniego. Przygotowaliśmy właśnie to, co Aneczka mieszała, proszę Państwa. Oto jest cukier trzcinowy z odrobiną wody ugotowany na syrop. Tu kawały imbiru oddają swój aromat razem z cynamonem. Do tego pójdą śliwki. Ale powiedzmy najpierw, jakie śliwki do czego najlepiej się nadają, dobrze? Wiesz co, podstawowym kryterium w moim przekonaniu nie jest gatunek, bo one wszystkie są smakowite, ale cecha fizyczna śliwki, a mianowicie skłonność do odchodzenia od pestki. Tak. Tutaj mamy wypestkowanych trochę węgierek, które świetnie odchodzą. Natomiast chciałem Państwu pokazać takie szczególnie pyszne i słodkie śliwki, które chciałbym również rozpołowić i pestki dobyć. Nie da się. Prawda? Spójrzcie, będzie się lał sok i zamiast pięknych połówek... Miazga. Tyle. No nie. I w tym momencie jaka rada, jak używać tych śliwek? Oczywiście oprócz jedzenia ich bezpośrednio, bo tak jest najzdrowiej i najmniej kalorycznie. W całości taka śliwka cudownie zachowa się w kompocie. Szybkie gotowanie też w syropowym takim punkcie wyjścia to doskonały pomysł na wielkie, trudne śliwki. W następnych wejściach same konkrety, będziemy mieli babeczki śliwkowe, będzie wspomniany sos i w boczku też świeża śliwka się znajdzie. A czy ty jeszcze używasz mirabelek? O, chętnie bym używał, ale skąd wziąć mirabelki w dzisiejszym... Gdzie są? Na bazarach, koneserzy śliwkowi zdecydowanie mają na stanie te maleństwa, szczególnie intensywne, wzorcowy smak śliwek. Tak jest. Korzystajmy z nich. Przypominamy, potas, wapń, magnez, żelazo. Od 80 do 120 kalorii w 100 gramach śliwek, zależy od gatunku. Niedużo. I co ważne, suszone śliwki, które lubimy też bardzo, zawierają aż 3 razy więcej kalorii. Więc gdzie możemy, zastępujmy suszone śliwki. Jeżeli szczególnie w środku sezonu. Tak, a potem opowiem Państwu, jak dokończymy ten sos, tak? I z czym go podamy, a będzie pysznie. Teraz czekolada. Michał ma dla Was jakieś prezenty. No tak. To sama radość, bo gości zawsze chętnie goszczę właśnie na śliweczkach, na czekoladzie, na babkach. Proszę Państwa, zrobiliśmy gorący sos śliwkowy, który utrzymuje w stałej temperaturze, by podać go w finale z lodami waniliowymi rzeczywiście. Najpierw zrobiłem syrop z cukru trzcinowego, dorzuciłem imbir, laskę cynamonu, tabliczkę gorzkiej czekolady, mili Państwo, i śliwki, które leciutko tylko poddusiłem, żeby się nie rozpadły, a stanowiły atrakcję samą w sobie. Przejdźmy do kolejnego pomysłu, który dziś dla Państwa mam. Ten oto potężny rulon zwiastuje cudowne, kruche, lekkie babeczki. Zwróćcie Państwo uwagę na strukturę. To są dwa zwinięte ze sobą mrożone ciasta francuskie. Wybierając w sklepie, sprawdźcie Państwo, by były możliwie wysokiej jakości. Są też świeże albo krojone w niewielkie prostokąty, więc należy znaleźć największy taki placek, kupić dwie sztuki, zwinąć, schłodzić, proszę Państwa. I co czynię? Z takiego schłodzonego placka odkrajam nożem plasterki tego rodzaju, zwróćcie uwagę, biorę taki jeden w dłoń, którą wilżę wodą i z takim plasterkiem zmierzam ku spodom babeczkowym. Wkładam i starannie wylepiam w ten sposób. Ciastko będzie rosło bardzo pięknie. Oczywiście pusta babka nikogo nie zachwyci, ale wystarczy odrobina tuningu. Korzystał będę również z odrobiny powideł śliwkowych, które wzmagać będą śliwkowość kompozycji. Mam też w moim małym mikserze, proszę Państwa, cukier, który wymieszałem. Aha. Otworzę to? Chyba otworzę. A może nie? Nie otworzę, nieważne. Cukier z cynamonem, mam tu sam cynamon, poradzę sobie, dając jego szczyptę. I mam również cukier trzcinowy. Proszę Państwa, w takim spodzie babeczkowym umieszczam jędrne świeże śliwki. Układam je w ten sposób na blaszę i piekę z 12 minut, ażeby
oczom państwa ukazać gotowe babeczki. Tu upiekły się śliwki razem ze swoim cudownym syropem. Zrumieniły się, zwróćcie uwagę, na spody. Są fajne, obiecujące i lekkie. Babeczka zrobiona, sos zrobiony i na finał mam dla państwa jeszcze kompozycję z mięsem, bo mięsożercy są wśród nas. Oto wspominane na początku świeże śliwki z boczkiem. Boczek, który tylko lekko smaruje odrobiną musztardy z miodem. Kładę śliwkę, zawijam w ten sposób, proszę państwa, i za chwilę wszystkie te śliwki znajdą się w piecu mniej więcej na minut 15, a żeby w finale stanowić jeden z rozkosznych elementów naszego spotkania śliwkowego. Widzimy się. Tak, oto mój śliwka kap dzisiejszy. Proszę państwa, skwierczące, gorące, rumiane babki ze śliwkami i powidłem i cynamonem gotowe. Wydaje się, że mają trochę za dużo soku, ale nie należy się tym przejmować, bo on natychmiast się gdzieś tutaj rozejdzie, proszę państwa. Może tym razem się to uda otworzyć. Tak, tu mam, proszę państwa, cynamon z cukrem trzcinowym, który rzucę bezpośrednio na sitko i ostatecznie wypruszę moje babeczki. Pierwszy test babeczek wypadł znakomicie. Poczęstowałam nim naszych gości z Poznania. Tak? Co powiedzieli? Mamy z rodzinnego pogotowia. Powiedziała, że wyśmienite i schrupała natychmiast. No to cieszę się. Jest ich więcej. Zapraszam więc państwa na te babki. Za chwilę, właściwie od razu po piecu należy je wyjąć. W ten sposób one wypadają same, ponieważ każdą foremkę nasmarowałem lekko palcem unurzanym w oleju. I teraz idę, proszę państwa, będzie? Jako prawdziwy entuzjasta różnicy temperatur. Chciałem coś zaproponować wyśmiętego. Coś bardzo gorącego i zimnego zarazem. Tak. Dwie porcje waniliowych lodów w sam raz dla Ani i Michała, albo dla państwa. Ania tu fantastycznie inkrustuje gorącym śliwkowym sosem z gorzką czekoladą, z imbirem. Drodzy państwo, walory wizualne widzicie. Walorów zapachowych nie możecie niestety poczuć, ale zapewniam, że całe studio jest wypełnione tym aromatem. Jakże to tranquilizujące, jakże kojące, proszę państwa. Czekolada i śliwki pasują do siebie. Czy ja dobrze to polewam? Ale lej, tak, ile tylko dużo. Nie żałujemy. Nie żałujemy. W tym sosie nie ma tłuszczu, prawda? Nie ma tłuszczu. Właściwie na syropie, czyli cukier trzcinowy, nawet białego nie ma. Nie powiem, że jest to dietetyczne, ale tłuste nie jest. Tam są łyżki do tego dania. Natomiast, proszę państwa, jak ktoś koniecznie potrzebuje mięsa z rana i Ani, ta urokliwa złota babka, Ani też te fantastyczne lody z sosem gorącym, śliwkowym nie koją, wtedy należy sięgnąć po kaliber kolejny. Tu w międzyczasie jeszcze przygotowałem ku państwa ucieczkę. Myślnie to zrobiłeś. Wiesz co, papierowy ręcznik po co? Tak, żeby oczywiście odsączyć tłuszcz. Minimum tłuszczu, wtedy jest szansa, że człowiek zrzuci parę deko. Przybierzemy warzywami. Przybierzemy. O ile to można nazwać warzywem oczywiście, ale oto nazwijmy to liście. Oto świeża mięta, tak. Ale lubimy zawsze. Pani dietetyk mówiła, że zawsze muszą być trzy komponenty. Węglowodanowy, białkowy i warzywo, więc niech to no udaje to warzywo. Jest. Niech to udaje warzywo. Tu jeszcze jest komponent wspaniały, a mianowicie miód z musztardą, ponieważ takie oto boczki ze śliwką, w przeciwieństwie do tej słodkiej, do tej suszonej, są dużo mniej słodkie. I żeby tę cierpkość zrównoważyć, właśnie przygotowałem taką leciuchną salsę, w której nurzać należy nasz boczek ze śliwką. Wymieszałeś miód z czym? Z musztardą. Wystarczy. Lubię, miód, tak. Musztarda możliwie najostrzejsza, najlepiej Dijon francuska, a miód wedle uznania ja przepadam na przykład za wrzosowym. Ach, ja też. Jest wyśmienity, taki delikatny, subtelny. No to jest akurat tutaj, więc spróbujemy. Dobrze. No dobrze, dziękujemy państwu. Śliwki jeść należy. Zdrowe, bezpretensjonalne, punkt wyjścia do mnóstwa fantastycznych kompozycji. Osoba, którą teraz przedstawimy, jest miłośnikiem sushi. Grała z Marylą Rodowicz, Natalią Kukulską i gwiazdami zagranicznymi. Więcej o niej powie Michał. No tak.